Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w kolejnym odcinku z Harry Potter Wizards Unite, w którym przekonamy się, czy kolejny event, który właśnie wczoraj o 20 ruszył, plus minus o 20, różni się czymkolwiek od poprzednich. No dobra, tym razem będzie troszkę inaczej, będzie troszkę kombinacji, nie dlatego, żeby ten event był pod jakimś względem inny niż poprzednie, jest wręcz dojmująco identyczny. Ale nastąpiły spore zmiany pomiędzy betą tego eventu, który właśnie, ta beta, która właśnie się skończyła na serwerach testowych, a wersją, która poszła live, więc wszystkie screenshoty, które w chwili obecnej śmigają po sieci, to są screenshoty z bety, które się różnią sporo od tego, co jest in-game, a znalazłem wreszcie jakiś opis, bo się jeszcze nie dobiłem dalej, jak to powinno wyglądać na chwilę obecną w grze, więc tak. Ten event, podobnie jak poprzedni, nie jest podzielony na dwa segmenty. Jednym jest oczywiście rejestr, drugim jest oczywiście no, karty z zadaniami, cztery karty z zadaniami, po trzy zadania na każdej karcie. Zacznijmy może od rejestru. Pierwszą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, jest rzecz, której mi brakowało. Nie wyświetlała się ona w ogóle i teraz miałem mini aktualizację i nagle się ona pojawiła. Tą rzeczą jest za wykonanie wszystkich czterech kart z zadaniami oprawione zdjęcie rodzinne Pottera, sztuk 1 za wykonanie czwartego elementu. A za wykonanie trzeciego elementu, lecimy tak jakby od końca, dostaniemy zdjęcie londyńskiej piątki, które też nam jest tutaj potrzebne, sztuk 1. Za wykonanie drugiego setu zadań dostaniemy odznakę DMLE. Nie mam pojęcia, co to jest, jak znajdę to będę wiedział, może będzie wtedy opis. I to też sztuk 1 jest nam niezbędne do rejestru. Teraz pozostałe rzeczy, które można gdzieś tam znaleźć. Złoty znicz, sztuk 12, żeby złożyć w jedną piękną całość. To jest ten sam znicz, który się czasem pojawia i w sumie teraz nie wiem, czy to są misje od Quidditcha, czy misje od Legend Hogwartu. Gdzieś tam się na wyższych poziomach wymagania trudności pojawia złoty znicz do złapania. To jest ten sam złoty znicz, tylko teraz z fioletowym dymkiem, mgiełką, bo jest eventowy. I to możecie normalnie znaleźć na spacerze, łażąc sobie lewo, prawo. Bo gdzieś on się tam będzie pojawiał, wszystkie te eventowe te rzeczy łapiecie i będą wam wpadały znicze. Drugą rzeczą z tych trzech, które nam zostały do pełni rejestru, są rzeczy ze świstokliko-kufrów. Trzy sztuki, czyli trzeba będzie co najmniej trzy świstokliko-kufry wychodzić. Te świstokliko-kufry, które są bardziej eventowe, czyli 7 km lub więcej, wydaje mi się, że konkretnie 7 km. Jeżeli wychodzicie trzy sztuki, to powinniście mieć złożoną całą kartę identyfikacyjną Pottera, to jest ta taka zgięta kartka. I to jest wam niezbędne do całości rejestru też. Ostatnią rzeczą, i również tego jest kilka sztuk, tak, trzy sztuki. To jest prorok codzienny, którego możecie znaleźć w fortecach, jeżeli fortece wykonujecie z tego kamyka konkretnie eventowego, z no tam katastrofa Pottera i tak dalej. Pod nagraniem z ostatniego eventu pojawiły się głosy, że to było trudne do wykonania. Moja taktyka jest taka, że priorytetyzujecie, stawiacie priorytet na znajdźki, które są eventowymi znajdźkami. Jeżeli widzicie coś fajnego na mapie do złapania, nie wiem, Quidditcha, czy coś, co was interesuje bardziej, tak jak, nie jakieś konkretne rzeczy, ale widzicie też eventową znajdźkę, to idziecie w eventową znajdźkę. Chodzi o to, że musicie naklepać jak najwięcej doświadczenia w danym evencie, żeby otworzyć jak najwięcej kufrów z danego eventu, z którego lecą te kamyki, więc będziecie dzięki temu mieli więcej szans w fortecach na złapanie tych potrzebnych rzeczy. Polecam też nie robić na najniższym poziomie trudności, ani na najwyższym poziomie trudności, który macie dostępny, gdzieś tak bliżej trudniejszego niż łatwiejszego, ale tam, gdzie dajecie sobie radę. Ja zazwyczaj tak robię i zazwyczaj co drugie wejście do fortecy łapię dany kawałek znajdźki. To jest jakby moje doświadczenie z tematem. Nie wiem, na ile po prostu miałem szczęścia, a na ile tak wyszło. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli do tego, jak wygląda set zadań tym razem. Oczywiście czekają na nas cztery strony i wszystkie screenshoty, które teraz latają w internecie na moment, kiedy ja to nagrywam, są z błędami, bo pokazują nam rzeczy, których już w danym evencie jakby się złapać nie da. To było tylko na becie, na serwerach testowych, do których większość z nas nie miała dostępu, więc tak, poszło to live w troszkę innej wersji. Na pierwszym etapie, tu akurat widzę, bo na tym etapie jestem w tym momencie, mam zebrać na mapie 5 sztuk składników lub świstokliko kufrów i za to jest 10 punktów doświadczenia do tego eventu. Drugim zadaniem jest zwróć 5 sztuk zgub poziomu średni, 15 punktów doświadczenia do tego eventu.
i zjedz w gospodzie 2 razy 10 punktów doświadczenia do tego eventu i za wykonanie całości dostaniemy 500 punktów doświadczenia dla naszej postaci, 20 punktów doświadczenia do tego eventu, 2 zielone książki, bardzo fajnie, ekstra, i czerwoną skarpetkę, naklejkę, która, no, zielona skarpetka była w poprzedniej części eventu i to są te 2 skarpetki niedopary, które tam Harry dostał od Zgredka. Przejdźmy teraz do drugiego setu zadań i tu zaczynają się schody, bo wszystkie informacje w sieci, które latają w chwili obecnej, są w oparciu o to, jak wyglądała beta na serwerach testowych, do których większość z nas nie ma dostępu. Więc wygląda to całkowicie inaczej niż to, co trafiło do gry, czego jeszcze nie jestem w stanie zweryfikować, bo nie mogę wyjść z domu i nie mogę sprawdzić i złapać pierwszej karty, żeby zobaczyć, jak zmieniła się druga karta. Ale jeżeli znalezione przeze mnie informacje są poprawne, to tak, pierwszym zadaniem, za które dostaniemy 300 punktów doświadczenia dla naszej postaci, jest złapać 2 złote z znicze. Okej, okay, to się mniej więcej zgadza z tym, co tam szaleje w sieci. Drugie zadanie to jest otworzyć 4 świstokliko kufry. I to będzie trwało wieczność. I Grażyn, odsłoń mi. I za to są 2 zielone książki, które są nam potrzebne do rozwijania skilli. Trzecim i ostatnim zadaniem w tym secie zadań jest wykonanie 10 zaklęć na poziomie co najmniej świetne. I to powinno być proste. Jeżeli nic się tutaj nie zmieniło, to będziemy mieli doświadczenie do eventu, nie dla naszej postaci, do eventu. Za wykonanie tego setu zadań będziemy mieli tak 2 eliksiry, to są chyba świetne, te lepsze Eximulo. Odznakę tą DMLE i ramkę i 2 zielone książki. Trzeci set zadań. Znaleźć 4 znajdźki o wyższym poziomie trudności, 500 doświadczenia dla naszej postaci. Znowu złapać znicze, tym razem 3 znicze i za to też jest 500 doświadczenia dla naszej postaci. Jest to dziwna sytuacja, bo mamy jakby znicze i... Ale okej, okay, dobra, nie, może tak powinno być. I znaleźć 4 znajdźki z mrocznych mocy, to są te zielone z wężem i tak dalej, jeżeli nic nie pokręciłem, jada. I za to jest 15 punktów doświadczenia do eventu. No i w całości dostaniemy 25 punktów doświadczenia dla eventu, 2 zielone książki, zdjęcie londyńskiej piątki i naklejkę patronusa tego, co miał Harry, tego jelonka całego. Czwarta i ostatnia karta zadań wygląda najwyraźniej tak, że będziemy musieli uważać aż 8 potek. 8 potek! Pszuu. I za to jest 750 punktów doświadczenia dla naszej postaci. Oprócz tego jest użyć 8 potek. Wszystkie, które ułożymy, najlepiej jest wypić na dzień dobry. I za to dostajemy 10 punktów doświadczenia dla tego eventu. I to będzie dziwne, musimy się dostać do fortec i pokonać 3 standardowych złych czarodziejów. Tam jest mroczny czarodziej, czy jakoś tak, chyba mroczny czarodziej to się nazywa. Oni się spawnią troszkę z randoma, nie jest pewne, że się pojawią. W zależności od tego, jakie używacie kamienie, pojawiają się częściej, rzadziej, przynajmniej tak jest moje doświadczenie, mogę się mylić. Za to jest 15 punktów doświadczenia do tego eventu. I to może stanowić problem, bo niekoniecznie oni się zespawią. To jest troszkę RNG. Ale wydaje mi się, że wystarczająco dużo mucenia fortet sprawi, że jednak uda się to zrobić. I za wykonanie tych wszystkich 3 zadań na czwartej karcie zadań dostaniemy 50 sztuk złota, nie wiem, 50 galeonów mogliby to nazwać w końcu. 7 książek. To jest ekstra, oprawione zdjęcie rodziny Pottera, chyba to jest rodzinne Pottera, i filtr z tymi okularami, które są tam taśmą zaklejoną. I to by było wszystko, co czeka na nas w tym evencie. Mam nadzieję, że te informacje, które znalazłem, zgadzają się mniej lub bardziej z tym, co w tym evencie będzie. Wygląda na to, że ta konkretna odmiana eventu to jest wszystko, co było wcześniej, tylko w jeszcze bardziej upierdliwej formie. Co mnie troszkę zniechęca. Ja wam dziękuję za uwagę, niech magia będzie z wami i do następnego, hej! Nie, odpowiedź jest nie. Jakby ktoś się zastanawiał, jaka jest odpowiedź z samego początku odcinka, to odpowiedź jest nie.